Cześć, tutaj Ślimak z zespołu Acid Drinkers. Możecie mnie również kojarzyć z takich projektów jak Siku, Flapjack, Hawk, Arkanoego oraz 2TM23. Uczestnicząc w rozmowach po koncertach, czy też w trakcie spotkań w ramach warsztatów, bardzo często poruszane są przez Was tematy dotyczące brzmienia, nagrywania, realizacji, no i oczywiście tego, na czym gramy. W dzisiejszej odsłonie zaprezentuję Wam sprzęt, którego używam zarówno na koncertach, jak i w studio. Pokażę Wam także, jak potrafią zabrzmieć dobrze nastrojone bębny, a co za tym idzie, o ile łatwiejsze będzie potem zrobienie dobrego miksu, który będzie motorem napędowym Waszych nagrań. No to co? Jesteście gotowi? Tak? To widzimy się na sali prób, a ja znikam. No to jestem. Lepiej stąd spadać. Myślę, że za tymi drzwiami znajdę to, czego szukam. No to jesteśmy w naszym nowym centrum dowodzenia. Właśnie tutaj ze Sidami będziemy krzesać iskry i ciąć metal. Tak jak wcześniej wspomniałem, chciałem Wam pokazać cały mój warsztat pracy. Panie i panowie, oto maszyna do robienia grzmotu w wersji studyjno-szkoleniowej. Zaczniemy od bębnów. Jest to Pearl Masterworks w kolorze Navy Blue Sparkle z zaprojektowanym przeze mnie dodatkiem Silver Rally Stripe. Notabene przy zamówieniu tego zestawu musiałem zrobić poglądowy rysunek techniczny do każdego bębna i podać szerokość poszczególnych pasków oraz odległości od krawędzi bębna. Ale wydaje mi się, że było warto. Konstrukcja korpusów to czterowarstwowy klon z pierścieniami wzmacniającymi. Wymiary tomów to 10x8, 12x9, 16x16, 18x16, a centrali 24x18. Werbel to Sensiton Premium Beaded Brass 14x6,5 cala. Zestaw koncertowy to Pearl Masters Maple Reserve z korpusami o takich samych wymiarach i konstrukcji jak w poprzednio omawianym zestawie oraz mosiężnym werblem Free Floating 14x5 cali. Przejdźmy teraz do talerzy. Zestaw blach firmy Zildjian, który tutaj widzicie, praktycznie nie różni się od zestawu koncertowego, tyle że w koncertowym wydaniu używam dodatkowo splasha A-Custom o rozmiarze 12 cali. Tutaj widzimy 10-calowy splash A-Custom razem z małym 6-calowym Zilbelem. Dalej hi-hat Azilian Dino Beat 14 cali. Dalej kolejno crash 18, 19, 20 cali, także A-Custom. Poniżej niezniszczalny Raid w przejściowej wersji Z3 Megabel 21 cali. W zestawie koncertowym mam jeszcze starszy kultowy już egzemplarz Z-Custom Megabel. Obecnie występuje on pod nazwą Azildian Megabel. Została nam do obejrzenia ostatnia blaszka, a mianowicie Oriental China 20 cali. Kolejnym elementem tej całej układanki są pałki perkusyjne. Obecnie gram pałkami Mainla, a konkretnie sygnowanym przeze mnie hikorowym modelem Heavy 5B. W następnym odcinku pokażę Wam naciągi, mikrofony oraz elektronikę. Na początku naszego spotkania wspomniałem, jak mogą zabrzmieć dobrze zrobione bębny i jaka jest różnica między nagranymi śladami a gotowym miksem. Wykorzystam do tego kilka fragmentów acidowego Become a Beach, a teraz idę się przebrać i widzimy się za chwilę.
Dzięki za uwagę. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zadawajcie je śmiało i wysyłajcie na ten adres. Do zobaczenia.